Bardzo mądrze postąpił Grzegorz Walasek, a później... Z pola D startujący Sławomir Dudek. To skład uczestników wyścigu 10. Po 9 wyścigach remis. 27 do 27. Już taśma w górę i kto najlepiej? Grzegorz Walasek, Bedr Bandirek. Ciasto tam na łuku. Chyba pójdzie Sławek Dudek i Grzegorz Walasek. Na podwójnym prowadzeniu zielonogórzanie. Trzymał tam Grzegorz Walasek Petra Bandirka jak najbliżej krawężnika. Wykorzystał to Sławomir Dudek, który pojechał po zewnętrznej, on na prowadzeniu. Sławomir Dudek, Grzegorz Walasek, trzeci Petr Bandirek, to na pewno niespodzianka. Stawkę zamyka jadący już daleko, daleko z tyłu Piotr Ułamek, ale teraz atakuje Grzegorza Walaska. Petr Bandirek odpiera ten atak Grzegorz Walasek, no ale na pewno będziemy tutaj świadkami niesamowitej walki, bo Petr Bandirek niezwykle przegrywać. Nawet z takimi utalentowanymi młodzieżowcami jak Grzegorz Walasek prowadzi Sławomir Dudek. Tam uważnie jedzie Grzegorz Walasek, teraz próbuje go atakować po wewnętrznej. Petr Bandirek, rozpoczęło się ostatnie okrążenie. Czyżby podwójne zwycięstwo zielonogórzan, ale ten Bandirek szaleje, szaleje po całej szerokości zielonogórskiego toru. Prowadzi Sławomir Dudek, Grzegorz Walasek i chyba 5 do 1. Słyszą Państwo radość. Tak jest. Znakomita jazda i tym większe brawa dla Sławomira Dudka, który po kontuzji wraca w znakomitej formie. Sławomir Dudek, Grzegorz Walasek, podwójne zwycięstwo zielonogórzan w 10.